sobie mikrofon i musisz wstać mniej więcej tu, gdzie ja, bo wtedy cię widać. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem z Wami. Rzecz Społeczna, Fundacja z Katowic. Dzisiaj nasza fundacja zajmuje się przede wszystkim wsparciem demokracji, budowaniem tej demokracji w lokalnych środowiskach. I to jest najważniejszy cel naszej organizacji. Dzisiaj razem ze mną powinna być również Dagmara Kubik, prezeska naszej fundacji, ale niestety jej dziedziuś dwumiesięczny Emilka jest chora, ale z tego miejsca bardzo serdecznie, Dagmara, Cię pozdrawiam. Powiem, że jesteś w tym projekcie całym sercem, razem go robiłyśmy i wiem, że jesteś dzisiaj tutaj razem ze mną. To, co jest dla nas najważniejsze i to, o czym chcę dzisiaj Wam powiedzieć w dwóch przykładach, żebyście też zobaczyli nasze doświadczenie w zachęcaniu do lokalnych inicjatyw obywatelskich, jest to, że chcemy jednoczyć kobiety lokalnie, żeby one miały siłę i moc i były partnerkami w miejscu, gdzie są, w osiedlach, w których mieszkają, w gminach, w których funkcjonują. I do tego będę Was wszystkich dzisiaj też zapraszała, żebyście poznały nasze narzędzie, organizację, organizowanie społecznościowe. Pierwszy nasz projekt, który dzieje się cały czas, od marca tego roku, jesteśmy w Ludzie Śląskim w dzielnicy Halemba i tutaj szukałyśmy kobiet i nie tylko, które są opiekunkami osób starszych zależnych. Bardzo trudna grupa. Dzisiaj w Polsce, moim zdaniem, w trakcie tego projektu stwierdzam, że to są kobiety niewidzialne. Bardzo ciężko pracują, bardzo dużo czasu spędzają w domu i są niesamowicie silne, ale niezauważane w Polsce. Jak do nich trafiłyśmy? Wykorzystywałyśmy jedno z narzędzi, czyli pukanie do drzwi. Robiłam to osobiście, ogromne, ogromne przeżycie. Jak ktoś będzie chciał wiedzieć więcej, to zapraszam do rozmów. Na zdjęciu tutaj z boku jest Danusia. Danusia ma 60+. Jest osobą, która od 15 lat opiekuje się swoim mężem, już leżącym niestety. Dzisiaj już musi go karmić strzykawką. Czasami już też bywa, że go nie rozpoznaje. W trakcie tego projektu, gdy ją poznałam, niesamowicie energiczna kobieta. Wie, czego chce, tylko czasami nie wie jak i nie wie z kim. W trakcie projektu dowiedziałam się sama, że ja też jestem opiekunką osób starszych zależnych, ale się nie definiowałam, bo się okazuje, że wiele z nas takie jesteśmy, ale niestety nie pamiętamy o tym, albo się nie identyfikujemy z tą grupą. Bardzo dużo przeżyć. Udało nam się w ciągu pół roku zrobić 3 spotkania. Było mi 4 liderki na dzień dzisiejszy. Jesteśmy w trakcie wybierania priorytetów, o co chcemy zrobić kampanię w Ludzie Śląskiej. Jakie rzeczy dziewczyny interesują? Przede wszystkim chwila wytchnieniowa. W Polsce jest na papierze, ale nie jest w rzeczywistości. Druga ważna rzecz, darmowe przejazdy dla opiekunów są, ale tylko wtedy, kiedy osoba, którą się opiekujesz, jest z tobą. A to są osoby uważnie chore, więc niestety płacisz za wszystko. Trzecia, bardzo prosta rzecz, wypisanie recepty bez kolejki. Też możesz, ale musi być znowuż osoba przy tobie. Jeżeli jej nie ma, niestety ciebie to nie obowiązuje. 3 proste postulaty. Wierzę, że dziewczyny bardzo silne, bo tutaj macie wszystkie na zdjęciach, będą miały siłę, żeby taką kampanię w Ludzie Śląskiej w Halembie na wiosnę razem ze współpracą organizatora społecznościowego z nami zrobić. Druga inicjatywa. Mamy też doświadczenie w zachęcaniu grup lokalnych środowisk, czyli osiedli. Tu jest przykład osiedla Borki w Katowicach. Króciutko Wam powiem, co się zadziało. 40 mieszkańców pozostało w takiej smutnej dzielnicy. Prezes spółdzielni zdecydował, że ją całkiem już zamknie, zlikwiduje. Zrówna z ziemią, tak bym powiedziała. Ale się okazało, że ludzie dotarli do nas i organizatorzy społecznościowi dołączyli i wspierali ich w tym, żeby znaleźć inne rozwiązanie. Co się udało? Mieszkańcy, 40 wywiadów, z każdym z nich żeśmy rozmawiali, bo takie są kroki organizowania społecznościowego, przede wszystkim słuchanie, potem szukanie rozwiązania, czyli co jest prawdą, co nie, co jest kłamstwem, to trzeba odrzucić, nad czym się możemy zatrzymać, jakie rozwiązanie wybrać i to zrobiliśmy wspólnie z zespołem mieszkańców. Wybraliśmy liderów, podział obowiązków, przygotowanie scenariusza na spotkanie z prezesem spółdzielni i udało się przygotowanie w ciągu roku świetnej kampanii, która, jak była z zamkniętymi drzwiami, powiem, że była bardzo konkretna i ostra w rozmowach z panem prezesem, ale gdy wychodziliśmy na zewnątrz, wtedy staraliśmy się mówić, że rozmowy idą do przodu, bo tak było, ale też mówić dobre zdanie o panu prezesie. Okazało się, osoba, która nie miała zbyt dobrego PR w tym czasie, nagle stwierdziła, że ma korzyść we współpracy z lokalną grupą i na dzień dzisiejszy grupa nadal istnieje, teren jest rewitalizowany i mieszkańcy zostali w miejscu, w którym są i udało nam się zbudować tam organizację,
które działa do dzisiaj. One. Wiem, jestem przekonana, że te grupy kobiet, ale nie tylko, one wiedzą, co chcą. Tylko czasami nie wiedzą jak i nie wiedzą z kim. I my chcemy ich tego nauczyć. Naszym marzeniem z Dagmarą jest, przygotowując się do tego projektu, żeby dać narzędzia i uczyć kobiety lokalnie w miejscu, w którym są, żeby umiały powiedzieć, co jest im potrzebne i też umiały to zrealizować, żeby pokazać im narzędzie, jak mają to zrobić, jak rozmawiać z gminą, co jest ważne, co jest dla nich osobiście ważne w miejscu, w którym są. Co chcemy zrobić? Chcemy znaleźć, zachęcić grupę 25 osób w dwóch miasteczkach w województwie śląskim, Siemianowice Śląskie i Chorzów. W tych dwóch miastach chcemy przeprowadzić dwa warsztaty, żeby nauczyć ludzi tego narzędzia organizowania społecznościowego, żeby wiedzieli jak. I chcemy im towarzyszyć, żeby to oni wybrali, co jest dla nich ważne w miejscu, w którym żyją. Jakie tematy są dla nich ważne. Całe to narzędzie chcemy w ramach tych grup, żebyśmy zdefiniowali najważniejsze potrzeby kobiet lokalnie w miejscu, w którym są, czyli i w Siemianowicach, i w Chorzowie. Żeby oni nam powiedzieli, co jest dla nich ważne. Wybierając najważniejsze rzeczy i priorytety, razem z nimi będziemy im towarzyszyć i uczyć, by sami uczyli się wpływów w miejscu, w którym są. Jest to dla nas ważne, żeby oni mieli siłę, by zostać, jak my odejdziemy, by zostać i samemu mieć jeszcze siłę, by prowadzić kolejne projekty. Ja was zachęcam do inwestycji w polską demokrację, która włącza kobiety w lokalnym miejscu tam, gdzie są. Proste pieniądze są na przede wszystkim szkolenia, organizatora społecznościowego przez rok czasu i wsparcie mentorskie. Dlaczego dzisiaj? Ponieważ widzimy, co się w Polsce dzieje. Ludzie wychodzą na ulicę, mówią, czasami mówią grzecznie, czasami krzyczą, ale myślę, że brakuje standardów, brakuje zasad, brakuje kręgosłupa. I to, co chcemy zostawić w lokalnych grupach, to, żeby one były silne i zostawały duże, łączyły się w sieci i miały wpływ na to, co się dzieje regionalnie, na to, co się dzieje w naszym kraju. Także zapraszam wszystkich do zainwestowania w polską demokrację i w polskie kobiety. Dziękuję.